Cześć, witajcie. Witajcie, kochani, ja dzisiaj z biura naszego, w związku z tym warunki mam, jakie mam, ale będzie dobrze. Może mnie będzie słychać trochę gorzej. Nie, jest nie najgorzej. Zaczniemy dzisiaj, słuchajcie, od premiery Vivo. Jest duża, w zasadzie z wczoraj na dzisiaj premiera serii S16. S16, S16 Pro i S16e. Dokładnie. Zaczniemy od podstawki. No możemy, bo w zasadzie, wiesz co, tak naprawdę S16, S16 Pro są dosyć zbliżone do siebie. Mają mnóstwo cech wspólnych, chociażby fajne wyświetlacze OLED-owe, Full HD. Oba mają 6,78 cala, odświeżanie 120 Hz, dotyk 300 Hz, kolory 10-bitowe i jasność szczytowa, czyli ta totalnie na maksa 1300 nitów. Mają tak samo aparaty do selfie z autofokusem 50-megapikselowe, czyli mocne w ekranowych otworkach, i mają takie same baterie 4600 z 66-watowym ładowaniem. Natomiast różnią się bebechami tak naprawdę te telefony i aparatami tylnymi. Różnic jest rzeczywiście niewiele. Różnią się na pewno procesorem, dlatego że wersja podstawowa działa na Snapdragonie 870. Natomiast wersja Pro działa na Mediateku Dimensity 8200. Mhm. Różnią się troszeczkę zestawami pamięci, dlatego że w przypadku wersji podstawowej to jest 128, 256, 512, jeśli chodzi o flash, 8 albo 12, jeżeli chodzi o RAM. Natomiast w wersji Pro jest tego troszkę mniej, 256, 512. RAM jest identyczny jak w podstawce. I ta różnica, jeszcze jedna, o której Adaś mówił, czyli różnica związana z aparatami. W wersji podstawowej mamy 64-megapikselową matrycę z 8 szerokokątną i z 2 do zdjęć makro. Przód jest identyczny, tam jest 50 megapikseli. Natomiast w wersji Pro jest Sony IMX766 bodajże V z 50-megapikselową matrycą, również 8 do zdjęć szerokokątnych i również 2 do makro. Przy tym mamy optyczną stabilizację obrazu jeszcze, która jest dosyć fajna. Co jest dziwne, tylko w przypadku tej najuboższej wersji, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli wersji E, pisze producent o tym, że jest optyczna stabilizacja obrazu plus elektroniczna. W przypadku dwóch pozostałych, czyli wersji podstawki i Pro, nie pisze o tym, ale podejrzewam, że jest elektroniczna stabilizacja obrazu. Tak, no bo w zasadzie cyfrowa stabilizacja to jest jakby niżej niż optyczna, więc cyfrowa jest niemal zawsze w przypadku wideo, natomiast w przypadku foto niestety nadal dziwnie, bo nie zawsze jest, niestety. No zgadza się. Jeszcze mały szczegół, który różni Pro od podstawki, to pamięci, bo o ile pamięć flash w obu jest 3.1 UFS, o tyle Pro ma pamięci RAM DDR5, a podstawka ma DDR4X. Drobiazg totalny, ale no też warto odnotować, i ceny. Słuchajcie, nie będę wszystkich cen mówił, kto chce sobie spojrzy, od 1500 przeliczając juanów po 2100 niecałe kosztuje podstawka. Model ten wyższy, czyli Pro, od 2100 do 2255 przeliczając na żywca z juanów, czyli te ceny nie są takie straszne. No i Jacek już powiedział, zasygnalizował jeszcze jeden model, czyli ten pozycjonowany nieco niżej. On jest mniejszy w ogóle od pozostałych dwóch. To jest Vivo S16e i on ma ekran 6,62 cala, ale ciągle to jest OLED-owa matryca, ciągle ze 120 Hz odświeżaniem, jasnością do 1300 nitów. Natomiast trochę gorsze, jeżeli chodzi o kontrast. Kolory, właśnie. Nadal to Full HD, ale już bez 10-bitowego koloru. Tak. Gdyby tak pozbierać, baterie są właściwie identyczne. A, jeszcze jedna dziwna rzecz przy 16e. Bardzo dziwne. I też liczę na to, że to jest rzecz związana z jakąś pomyłką u producenta. Te dwa wcześniejsze, o których mówiliśmy, chodzą na Androidzie 13 i na Origin OS 3.0. Natomiast tutaj jest Android 11, co jest po prostu pewnym kuriozum. No. No jest kuriozum, ale zwróć też uwagę, że procesor też jest. Może to nie jest zły procesor, ale tak trochę rzadko występujący poza rodzimą marką, bo mamy do czynienia z Exynosem 1080 od Samsunga, który poza Samsungami no rzadko się zdarza, tak? A tu mamy go w Vivo. To jest prawda. Też
no, dosyć mocno specyficzne, natomiast co do systemu, no faktycznie trochę dziwne, bo to jednak są dwie wersje już w zasadzie w plecy, nie? Tak, dokładnie. Także albo się ktoś machnął, ale... Trochę jest strach, dlatego że update'y, no nie, no, aktualizacjami, no. To jeżeli ktoś bardzo pragnie. Ale wiesz, Jacek, mówisz, że to może być pomyłka, no może być, ale kurde, ja nie jestem pewien, bo w kilku źródłach jest ten Android 11, w kilku miejscach oni to powtórzyli, tak, więc... Tak, to prawda. Jeżeli się pomylili, to naprawdę na grubo, bo to jest powielane w kilku jakby... Nie tylko w specyfikacji, ale w kilku innych miejscach. Także może po prostu, kurczę, rzeczywiście tak jest. No. Kuriozalne sytuacje się zdarzają. No, co tu dużo mówić. To jest bardzo miłe. Tutaj również jest optyczna stabilizacja obrazu. Tam jest 50. Tym razem dwie dwójki jej towarzyszą. Jedna do makro, druga do rozmywania tła. Z przodu jest aparat 16 megapikseli, także jest troszeczkę biedniej. Dlatego, że w podstawce i w wersji Pro nagrywa z przodu 4K, natomiast tutaj tylko w Full HD. Z tyłu jest identycznie 4K nagrywa, bez względu na rodzaj modelu. We wszystkich jest to fajne ładowanie 66W. Znaczy ja mówię fajne, bo wydaje się fajne. NFC jest we wszystkich, co warto powiedzieć. Tak, no to jest w sumie oczywiste, chociaż no nie do końca, bo Chiny. No i właśnie. Wygląd jest też spójny, wszystkie trzy tak. W zasadzie. No różnią się, jak się mocno przyjrzycie na rendery, to tam różnią się detalami, szczególnie E ma inny kształt ramki niż pozostałe dwa modele, ale na przykład układ aparatu fotograficznego z taką charakterystyczną pierścieniową diodą LED, to jest powtarzany we wszystkich trzech modelach. I no w zasadzie ciężko je odróżnić. No i oczywiście wersje kolorów są inne, bo podstawka tam jest taka pomarańczowa i zielona. E jest na przykład taki różowy, różowo-fioletowy. Pro jest znowu też taki zielony i ten taki ala pomarańcz. No jest tego trochę, tak? To znaczy wersje, w podstawce i wersji Pro występują dwa identyczne kolory. I to jest właśnie seledyn, taki dziwny dosyć, taki z takimi ciapajami, trochę marmur zielony. No. I do tego czerń, natomiast 16E dochodzi jeszcze taki fioletowawy, natomiast w podstawce różowawy. Mówię, bo musicie sami obejrzeć tę obudowę. Tak, dokładnie, no, najlepiej sobie zerknijcie sami. No. W przypadku wersji Pro, przynajmniej na Chiny, wychodzą dwie wersje pamięci, 12512 i 12256. Cztery wersje, najwięcej tych wersji jest w przypadku podstawki chińskich, bo jest 12 plus 256 albo plus 512 i 8 plus 128 albo 8 plus 256. Natomiast w przypadku wersji E są trzy warianty pamięci. Jest 12 plus 256 i to jest ten najwyższy. Jest 8 plus 256 albo 8 plus 128 giga. Tak. Także jest. To tak. I cenowo ten E jest od 1300 z groszami po 1560 z groszami. I na tym w zasadzie zakończyliśmy chyba omawianie serii S16 od Vivo. Tak. Natomiast wspomnimy jeszcze, że Vivo w tym tygodniu pokazało jeszcze jednego smartfona przez operatora chińskiego i ten smartfon to jest Vivo Y35M. Jest to standard Vivo taki aż do znudzenia na Dimensity 1700. Tani smartfonik, fajnie zrobiony, ale tak naprawdę z niższej półki. IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, Full HD, bez żadnych cudów, przynajmniej nie wiadomo nic o tym. Wspomina się o 90-hercowym odświeżaniu, ale nie mam pewności, dlatego że operator tutaj nie podaje. Pamięci 128 albo 256 flash, 4,6 albo 8 giga RAM-u, 13 plus 2 z tyłu, 5 z przodu, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne. Jest obsługa kart pamięci, nie ma NFC na przykład. Ale jest to typowo operatorski chiński smartfon. Jeżeli u nas się pojawi, będzie miał prawdopodobnie inną zupełnie nazwę. I też trochę potwarzanie. Nie ma, myślę, że nie ma co żałować, dlatego że naprawdę mamy takie podobne. Nie, to jest, wiesz, biorąc pod uwagę źródło informacji, to jest, myślę, typowo operatorski, to zostanie w Chinach. No szczególnie, że jak powiedziałem, na przykład nie ma NFC, bo w Chinach ono tak niekoniecznie jest potrzebne, bo oni płacą tam zupełnie inaczej. Więc... Tak, co prawda to się powolutku zmienia. No i tak, ale... coraz częściej wprowadzają nawet do tych tańszych modeli, ale na przykład mamy kolejny model Realme 10S, który w premierę miał również w Chinach.
I on też jest tak naprawdę, ten design jest podobny i do tego Vivo, o którym przed momentem mówiliśmy, i do standardowych Realme, ten z dwoma aparatami, jak wiecie, w kolumience jeden pod drugim umieszczonymi. I to jest troszeczkę lepszy model od tego Vivo, o którym wcześniej mówiliśmy. Realme 10S, jeszcze raz powtórzę. Bateryjka 5000 mAh, Dimensity 810, IPS-owy wyświetlacz również 6,6 tym razem i Full HD pracujący przy 90 Hz, także tutaj jest znacznie lepiej. 128 albo 256, 8 RAM-u i z tyłu dziwnie, bo z tyłu jest 50 megapikseli plus kamera. No trochę śmiech na sali, z przodu 8. Trochę tak, no dwójki mi się skończyły widocznie, ale to wiesz, to jest taki troszeczkę klon, ja nie wiem, czy myśmy o nim już nie mówili, bo to jest taki troszeczkę klon Realme 9 i 5G. Wykastrowany chociażby z jednego aparatu, ale to też była dwójka, więc nie ma czego żałować. A reszta taka sama, na nasze on wychodzi, zależnie tam od pamięci, 700-825 zł, bo do wyboru jest pamięć wewnętrzna tylko 128 albo 256, natomiast RAM jest generalnie w obu wersjach zawsze taki sam, także 8 giga i już, nie? Nic ciekawego, wydaje mi się. Raczej chyba na tym zakończymy ten chiński koncern, a zaczniemy inny, napoczniemy inny, który pokazał w tym tygodniu no, w zasadzie jednego smartfona, ale jeżeli chodzi o drugiego, właściwie są pełne dane. Zapowiedź taka bardzo szeroka. A mowa o ZTE, to znaczy tak naprawdę bardziej o Nubi niż ZTE, chociaż to w zasadzie jedno i to samo. Po prostu trochę lepsze ZTE na rynek chiński od czasu do czasu na rynki ogólnoświatowe. Pierwsza Nubia to jest Nubia Z50 i o tej wiemy już jakby oficjalnie z jest tego, co producent podał. To jest to, co widzicie za mną. Ładny telefon nawet. Ładny telefon. Fajnie wyglądający, z ekranem zawiniętym, kto lubi, to lubi, kto nie lubi, to nie, z dziurką w ekranie na przedni aparat fotograficzny, z tyłu z widocznymi trzema oczkami aparatów fotograficznych, ale tak naprawdę są dwa. Snapdragon 8 generacji drugiej, także to już sytuuje go w zasadzie na najwyższej to jest flagowiec. Jest AMOLED 6,67 cala z 10-bitowym kolorem, ale Full HD tylko przy 144 Hz pracujący. 128, 256, 512 mega i 1 tera, jeżeli chodzi o pamięci flash. 8, 12 albo 16 giga, jeżeli chodzi o pamięci RAM, czyli potęga w zasadzie, jeżeli się kupi tę wersję najlepszą. No tak, nie ma obsługi pamięci szybkie. Tak, to są. Tak, Adaś ma rację, to są rzeczywiście pamięci szybkie. Nie ma obsługi kart pamięci, ale to jest oczywiste ostatnio przy flagowcach. Niestety im większa ta pamięć wewnętrzna, tym mniej niestety zasobów do obsługi pamięci zewnętrznej. Aparaty fotograficzne, 64 megapiksele jako aparat główny z tyłu i to jest matryca Sony, 50 megapikseli do zdjęć szerokokątnych i 16 megapikseli z przodu do zdjęć portretowych. Także widać, że nie ma tego trzeciego aparatu. Ten trzeci aparat, oni dziwnie to jakoś tłumaczy, ale prawdopodobnie to jest... Rozmywacz tła, wydaje mi się, bo to jest, tłumacz mi powiedział analizator widma. No właśnie, tłumacz powiedział analizator widma i nie wiem, czy to jest to, czy to jest coś innego, czy to właśnie time of... Jest. Nie, to wygląda na time of flight, bo jeżeli nie wymieniają tego aparatu, może ale diabli wiedzą, co to jest. Może to jakieś wspomaganie, nie wiem, od wzorowania barw. No, diabli wiedzą, ale mnie to wygląda na rozmywacz tła po prostu tylko z dorobioną ideologią do niego. Bardzo możliwe. W każdym razie nie podają jego parametrów, w związku z tym ja też nie podałem. Jeżeli go traktują jako czujnik, znaczy, że zdjęć tym się raczej nie robi. No dokładnie. To jest jakiś fajny smartfonik w trzech kolorach. Jest biały, jest taki błękitny i czarny klasyczny. Biały i czarny zawsze musi być, w związku z tym są. Tak. Wygląda bardzo zacnie, natomiast co to jest, to by trzeba było wziąć do ręki. No, słaby fotograficznie, niestety. No fotograficznie może być dobrze, ale to powiedzmy, że to jest taki flagowiec z tych powiedzmy trochę tańszych, bo ceny na nasze zaczynają się od 1900 zł, a kończą w przypadku tej najbardziej dopasionej wersji, czyli przypomnę 16 giga i 1 terabajt wewnętrznej,
na 3800. No nawet jak dorzucicie do tego VAT, to ta cena zdaje się być całkiem fajna. Brakuje no teleobiektywu, słuchaj. Gdyby był teleobiektyw, on byłby znacznie droższy. Natomiast tutaj bez teleobiektywu, no jest jak jest. Jest sympatyczna bateria, to jest 5000 mAh, jest jakie takie ładowanie, nawet z tych wyższych, tak, bo jest 80-watowe, jeżeli ktoś lubi i chce. Ale kurczę, jest to taki flagowiec troszeczkę obrzezany z dobrego zestawu aparatów fotograficznych. Jest aparat do robienia niezłych zdjęć, tyle. No, ale Nubia, jak już Jacek zasygnalizował, szykuje jeszcze jedną nowość. W zasadzie wszystko już o niej powiedzieli, prawie wszystko. To jest gamingowy model, Red Magic 8 Pro, czyli wiadomo, czego się spodziewamy. Po pierwsze, primo, wiatraczek. Wiatraczek w Red Magic musi być, wiatraczek hałasuje, wiatraczek świeci kolorowo, robi bajerę. Wiadomka. Następna rzecz, co musi być, no to ekran. Ekran z aparatem pod spodem, czyli aparat do selfie schowany pod ekranem, 16-megowy, ale tym razem nowa stylowa tego telefonu jest. Odchodzą, wcześniej Nubie miały takie łódkowate plecki i zaokrąglone narożniki ekranu. Teraz odchodzi się od tego. Nie ma już zaokrąglonych narożników. Ekran prawie, że jest prostokątny, jest tylko nieznacznie w narożnikach zaokrąglony. Jest prawie symetryczna ramka, bo z renderu wynika, że nawet wręcz ona jest symetryczna. Na górze tak samo szeroka jak na dole i po bokach, aczkolwiek wiecie, to są rendery, a tapetki na renderach dobrano tak, żeby ten dół no nie był zbyt dobrze widoczny, więc tutaj ja bym uważał z tym. Tył jest płaski. Będzie oczywiście przezroczysta wersja z takim bajerem troszeczkę. Będzie też wersja matowo taka szara, jak ktoś woli. One się też minimalnie różnią wystrojem oprawki aparatu fotograficznego, ale to minimalnie. Natomiast aparat, jak to u Nubii, nie będzie jakoś specjalnie wyszukany, bo będzie główna matryca 50 megapikseli Samsung GN5 z fajną przysłoną 1.57. Do tego ósemka, tak jak było dotąd, szerokokątna i dwójeczka do makro, czyli szału nie będzie. Ciekaw jestem tego podekranowego aparatu, bo co bym o nich nie powiedzieć, złego oczywiście, to wyglądają fajnie. Testowałem ostatni model Nubii, czyli poprzedniczkę tej 8 Pro i już tam był ten aparat, który w miarę znośne zdjęcia robił, podkreślam słowo znośne, ale na pewno był niewidoczny, w ogóle nie zaburzał ekranu, trzeba się było naprawdę dobrze przypatrzyć, żeby go dostrzec. Tu ma być jeszcze lepiej. Parzyjomu widim, oby tak było. No oczywiście flagowe bebechy, tak, topowy Snapdragon, dużo pamięci szybkich, to musi być. Dzisiaj się dowiedziałem, że będzie bateria 6000 mAh. To znaczy tutaj nie do końca tak, dlatego że i certyfikator, i operator podają, że będzie 5 albo 6, to prawdopodobnie będzie tak, zależne od wariantów. Właśnie. Tutaj nie jest kwestia znamionowej i typowej, tylko są chyba dwie wersje baterii po prostu. Jest to, zwykle było tak, że była bazowa Nubia i Pro. I może być tak, że baza będzie miała właśnie te 6000 i chociaż niekoniecznie, bo grafika sugeruje coś innego, ale może być tak, że ta większa bateria będzie miała wolniejsze ładowanie, ta mniejsza szybsze, ale mam przed oczami właśnie, bo w tej chwili otworzyłem grafikę, gdzie co prawda nie wymienia się tego jednocześnie, ale mam dwa obrazki, na jednym jest ładowarka 165 W, a na drugim bateria 6000. I w obu przypadkach jest napisane wyraźnie 8 Pro. Czyli może w ogóle być jeszcze trzecia wersja, że właśnie podstawka będzie miała baterię 5000 z wolniejszym ładowaniem, a główny model Pro będzie i większa bateria, i szybsze ładowanie. Możliwe, ciężko powiedzieć, naprawdę. To 165-watowe ładowanie jest rzeczywiście dosyć imponujące. Tak samo zresztą jak ta częstotliwość odświeżania, tak, 240, co prawda to jest chwilowa raczej herców, to nie jest na stałe utrzymywane, bo bateria by znikała w oczach po prostu przy takiej częstotliwości non stop włączonej, obawiam się mocno. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo też nie wspomniałem, ekran OLED-owy oczywiście będzie ze 120-hercowym odświeżaniem. Też, żebyście nie byli zaskoczeni, wcześniej Nubie miały nawet 165 Hz odświeżanie, ale wtedy nie miały podekranowego aparatu do selfie i mi się wydaje, że obniżenie tej częstotliwości odświeżania wynika nie tyle z oszczędności, co właśnie z tego podekranowego aparatu. Możliwe, że
ten aparat nie do końca bangla z tym szybszym odświeżaniem. Nie wiem, tak podejrzewam, no bo rozsądnego, że tak powiem, uzasadnienia tego ruchu nie ma, skoro już dawali 165, a wróci na 120. Dziwne, to jest, ale na 120. To jest bardzo dziwna rzecz, dlatego że tego typu rzeczy daje się zrobić programowo, to znaczy one już były robione w ten sposób. Ale jest taka dziwna koincydencja, że wrócili na 120 Hz ekranów w momencie, jak wprowadzili podekranowy aparat do selfie po raz pierwszy. Wiesz co, raz już Chińczycy coś takiego zrobili, że w momencie, kiedy był uruchamiany przedni aparat, robił zdjęcie przedni aparat, to była albo kurczę na podglądzie, już nie pamiętam w tej chwili, była zmieniona częstotliwość odświeżenia automatycznie. Tak, no może po prostu... częstotliwości migawki, tak żeby jakby... Aha. Może tu po prostu coś im nie zagrało, albo nie umieli tego zrobić, albo z jakiegoś innego powodu tego nie zrobili. Może. Po prostu zwracam uwagę, żebyście też nie byli zaskoczeni, bo ktoś mógłby, kto pamięta wcześniejsze, lubię powiedzieć, ej, ale jak to, gorsze odświeżanie niż kiedyś było? No gorsze, ale teraz jest aparat pod ekranem i może to mieć związek, aczkolwiek wcale nie musi. To jest, wiecie, tylko moja teoria oparta na koincydencji tego, że jedno się zmieniło i drugie się zmieniło w tym samym czasie. Ja sobie przypominam, że jeżeli chcecie mieć kolorowy wiatraczek wirujący tam z LED-ami, to trzeba kupić tą z przeźroczystą obudową. I to przezroczyste plecki, tak, bo w standardzie tego wiatraczka nie widać. Cen jeszcze nie znam, nie wiem jakie wersje pamięci. Premiera zaraz po świętach, nie, w drugi dzień świąt, 26 będzie premiera. Więc myślę, że możecie na MGSM-a sobie zajrzeć, jakbyście się bardzo nudzili w drugi dzień świąt, to się dowiecie o tej nubi już wszystkiego, bo jak będzie premiera, to i pewnie ceny też wam podam. Jeszcze jeden chiński smartfonik, który w mijającym tygodniu debiutował, to jest Honor X5. Prosty, tani i wyłącznie na Chiny, przynajmniej tak się wydaje, że on wyłącznie na Chiny. No, raczej tak. Helio G25, IPS 6,5 cala, HD z plusem i w zasadzie kiepsko, dlatego że 32 plus 2 GB RAM-u i to go eliminuje w ogóle z jakichkolwiek rozważań o smartfonach. Znowu mi jeden z użytkowników przywalił, że gdzieś, przepraszam, to nie mnie, tobie gdzieś w artykule, że ojeny, że narzeka pan na słabe smartfony. Ja przypominam, my nie narzekamy na słabe smartfony. To znaczy ten smartfon byłby świetny zupełnie w momencie, kiedy by wyszedł z oprogramowaniem jakieś tak ze 4 lata temu. To oprogramowanie byłoby niezmieniane. To bardzo możliwe, żeby nawet działał dzisiaj. Natomiast w momencie, kiedy tego typu smartfon z 2 giga RAM-u wychodzi dziś, to aplikacje, które dzisiaj są przygotowywane łącznie z aktualizacjami, po prostu rozkładają go na łopatki. I to nie jest kwestia tego, że my znowu kpimy, drwimy z właścicieli tanich smartfonów. Nie. Pretensje do twórców aplikacji. Jeżeli ma się taniego smartfona sprzed lat, nie wiem, 3-4 i on jest nieaktualizowany, to prawdopodobnie działa jak złoto. A powolutku zaczynam się przekonać, że z kolei użytkownicy zaczynają się przekonywać w komentarzach, że aktualizacja smartfona bardzo często kończy się jego śmiercią po prostu. Nie dlatego, że ktoś coś spaprał przy tej aktualizacji. Nie, po prostu. Oprogramowanie, które wchodzi, wykorzystuje smartfona tak do cna, że on nie jest w stanie normalnie działać. Otóż to. No dokładnie tak i niestety trzeba się chyba nauczyć z tym żyć powoli. Także stare smartfony, owszem, z kiepskim, ale z niskim RAM-em, nawet dwugigowym, nie ma sprawy, pod warunkiem, że nie aktualizowaliście oprogramowania, bo jeżeli aktualizowaliście oprogramowanie, szczególnie nakładki producenckie, to niestety marne szanse na to, żeby taki smartfon działał, albo dzisiaj, żeby kupiony tego typu z 2 giga RAM-u, żeby działał po pierwszym update'cie. TCL 408, tym razem TCL pokazał się we wrażym straszliwie kraju w Rosji, ale wyszedł. Smartfonik też taniutki na Androidzie 12 z IPS-owym wyświetlaczem 6,6, przy HD z plusem pracujący przy 60 Hz, z pamięcią 64 plus 4, czyli absolutne minimum na dzisiaj, z obsługą kart pamięci, aparatami 50 plus 2 z tyłu, 8 z przodu i z ładowaniem 10-watowym bateryjki 5000 mAh. Co go sytuuje rzeczywiście na stosunkowo niskiej półce, nie obsługuje 5G, to po procesorze widać, to jest Helio G25. W związku z tym tani smartfon dla Rosjan. Nie wiem, czy się ucieszą, nie sądzę. Nie sądzę, ale dobrze im tak za karę niech mają. Jeszcze jedna nowość, która też w zasadzie jest chińska, pomimo tego, że zwykliśmy mówić o tej marce jako o marce francuskiej,
to w tej chwili chyba marka powróciła jednak do macierzy, dlatego że producentem urządzeń Vico była chińska firma Tinu. I podejrzewam, że ta sama firma, bo dokładnych informacji nie mam, ale tak to wygląda z oznaczeń, wyprodukowała właśnie smartfona, który nazywa się prosto Vico 5G. Mm-hmm. Niemniej no i jest, to jest. Jest to smartfonik o tyle ciekawy, że wygląda toczka w toczkę, jakby był ściągnięty po prostu ze smartfona Huawei, z tym, że raczej nie ściągnięty, a po prostu jest to prawdopodobnie ten smartfon Huawei. No jest, przebrandowany, no Huawei już to robił, tak, bo mieliśmy markę Hainowa na przykład nową, tak, a no mamy dopisek 5G w nazwie, więc możliwe, że po prostu to jest kolejny sposób na obejście amerykańskich sankcji i tyle, no. Jest zbyt wiele identycznych szczegółów, specyfikacji, żeby to był inny smartfon. No to nowa 9SE. Nowej 9SE. Jak porównacie sobie specyfikacje, no, nawet u nas w porównywarce, to się okazuje, że te smartfony w zasadzie są niemal identyczne. No tak. Niemal, no jest, mówię, bo jedyna różnica jest odblokowany modem 5G i już, no. No. Bo może być, bo to już nie jest Huawei, tylko to jest Vico, francuska firma, nie? To znaczy ja nie wiem, czy ona jest francuska, bo ona na razie smartfon pojawił się rzeczywiście wyłącznie chińskiego operatora. Także chyba marka przestała być francuska, tak naprawdę zaczęła wiesz, być... Ona nigdy tak naprawdę nie była francuska, no bądźmy szczerzy, tak? Produkcją się zajmowali Chińczycy, myślę, że za projekty również odpowiadali Chińczycy tych telefonów nawet dawniej, kiedy były francuskie. Nie wiem, były specjalne kolory, była oberżyna jakaś, był ten A nie kolor. No, był kolor, kurczę, nie pamiętam, jak oni go nazywali, coś między zielonym a niebieskim. Mieli swój kolor taki. No były no, zabawne. Nie wiem, czy to nie był kolor Vico w ogóle, czy to gdzieś... Bo jeszcze zwróćmy uwagę, logo zmienili, tak? Bo wcześniej to logo takie było w kształcie rozlanej farby, no tak... Nie wiem, kojarzyło mi się z logo Playa też naszego między innymi. Teraz no to jest po prostu prosty napis Vico, prostą taką, rzekłbym nawet, że paskudną czcionką, ale to ja się na czcionkach nie znam, więc się nie wypowiadam, ale mnie się nie podobało, może tak. Natomiast sam telefon nie brzydki. No ale to też tak naprawdę właściwa premiera tego urządzenia dopiero przed nami, bo póki co to go chiński operator pokazał. Więc tak, ale jeżeli bylibyście zainteresowani, no chyba, że rzeczywiście zależy wam bardzo, bardzo na 5G, no to wtedy rzeczywiście ten Vico. No, ale jeżeli nie, to ta nowa 9SE jest do dostania już na rynku. Ceny mogą być też troszeczkę niższe smartfona, który już od dłuższego czasu na rynku jest. Może na rynku wtórnym są jakieś ciekawe propozycje, nie mam pojęcia, w każdym razie to jest rzeczywiście ta nowa i na tym można bazować, planując ewentualny zakup, a nie czekać na nowe Vico z Chin. Nie ma sensu. No dokładnie. I to chyba wszystko, słuchajcie, w tym tygodniu. To a, nie będziemy zamęczać. Idźcie ubierać świnkę, ludzie, a nie jako, słuchajcie. Jako, że jutro Wigilia, to tak, najwyższy czas posiedzieć trochę z rodziną, choćby się ją niekoniecznie lubiło mieć. Często raz w roku możecie mieć. Chyba można troszkę z rodziną posiedzieć. Życzymy wam zdrowych, spokojnych świąt, tak żebyście mogli rzeczywiście odpocząć, żebyście mieli chwilkę oddechu, żeby można było usiąść się, zastanowić, pobyć z rodziną i bliskimi przede wszystkim, bo to jest, mi się wydaje, najważniejsze. Mówię, nawet jeżeli w tej chwili za tą rodziną nie przepadacie, to prędzej czy później może się okazać, że rodzina jest rzeczywiście bardzo ważna. Życzę wam tego, szczerze powiem, szczerze. Także trzymajcie się, bądźcie zdrowi przede wszystkim. Uważajcie na grypę, bo mnie właśnie siekło i to tak, że ledwo żyję. Także dbajcie o siebie, bo właśnie widzicie, jak to się kończy, jak się nie zadba. Życzymy wam zdrówka również właśnie. Żeby w tym przyszłym roku nie spotkały nas kolejne klęski żywiołowe, żadne wojny, żadne pandemie. Żadne przedziwne rzeczy, i tak mamy na głowie inflację, musimy sobie z nią radzić. Na razie nie jest jakoś najgorzej, może być jeszcze gorzej, ale mam nadzieję, że gorzej nie będzie, bo wszyscy mówią, że będzie tylko lepiej. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, cześć.